Jest i rabi. Bang. Siemanko, witam w mojej kuchni. Bang. Dobra, dziękuję. Bardzo mi miło. Tak się zaczęła nasza historia sklepmaty, więc jest sklepmaty, ale hardcore disco. Fajnie, że jesteście, bardzo mi miło. Dzisiaj wielkie wydarzenie w Kinie Muza. Mamy bardzo dużo szanownych gości, bardzo wiele zacnych person. Postanowiło odwiedzić nasze kino przy okazji przedpremiery filmu Hardcore Disco i premierowy, przy okazji premierowy pokaz teledysku. Właściwie wszyscy najważniejsi przedstawiciele nas tutaj odwiedzili. Pan Krzysztof Skonieczny, reżyser Hardcore Disco i teledysku. Niesiemy dla was dobra. Dobry wieczór, nazywam się Krzysztof Skonieczny. Bardzo, bardzo bez żadnej fałszywej tutaj afirmacji rzeczywistości cieszymy się, że możemy być z Państwem. Zanim pokażemy ten film w Jaskini Lwa, czyli w Warszawie, jeździmy do ważnych dla nas miejsc. Wczoraj byliśmy w moim rodzinnym mieście Wrocławiu. Pojedziemy jeszcze do rodzinnego miasta Marcina Krakowa. Pojedziemy do Katowic, z którymi też tutaj jesteśmy związani. I dzisiaj jesteśmy w Poznaniu. Moja rodzina, która też jest na widowni, pochodzi z Wielkopolski, mieszka w Poznaniu. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w Poznaniu ze względu na postać Piotra Górala Górnego, który jest niesamowitym człowiekiem, niesamowitą osobowością i przezdolnym artystą. Trochę mu muszę pozwolić, ale zawsze chciałem to powiedzieć. Chcemy łączyć kulturę i kulturę hip-hopową, bo jest jakiś dziwny podział, więc fajnie, że to jest spójne. Ten film myślę jest dlatego dobry, bo jego energia jest dość dywersyjna, kontestacyjna. Robiliśmy go sami, nie skorzystaliśmy z żadnych pokus na kompromisy, sami go wyprodukowaliśmy i do samego końca zachowaliśmy jego autentyczność i niezależność. Chcemy mówić naszym głosem, naszym językiem. Dobry wieczór Państwu, witam Was wszystkich serdecznie. Jestem Góral, znajdujemy się w legendarnym kinie Muza. Fajnie, że się odbywa tutaj. Ostatnio zapamiętałem ten ekran jako większy, ale myślę, że i tak wszystko będzie... Ja nie będę za dużo mówił o dziele, bo jeszcze nie widzieliście, więc nie ma to chyba większego sensu. Mam nadzieję, że pogadamy o tym po. Bardzo się cieszę, że mogłem brać udział w tym projekcie. Było to dla mnie nowa rzecz, jest to dla mnie nowa rzecz i jest tak. Wszyscy będą dostępni do pogadania po seansie i po dyskusji głośnej. Zatrzymajcie bilety, będzie symboliczny poczęstunek alkoholowy z tymże biletem. No chyba tyle, film powie za siebie. I zapraszam. Tak, ja chciałem jeszcze poprosić o jedną rzecz, o otwarcie się na ten film i o próbę głębokiej projekcji. Dziękuję. I bardzo prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych. Jak? Mi się podobało. Ja sobie spisałem, ale musi mi się włączyć telefon. Taka produkcja to jest wojna. Oczywiście jest w tym ogromna wolność, w zasadzie całkowita wolność. Nic nas nie ogranicza. Możemy to robić radykalnie, możemy nie iść na różne kompromisy. Natomiast najtrudniejsza w tym jest wiara, żeby co wieczór zasypiając wiedzieć, że następnego dnia trzeba wstać i od nowa po prostu walczyć. I jeżeli rzeczywistość stawia barykady na naszej drodze, to te barykady muszą działać na nas jak czerwona płachta nam byka i musimy chcieć je przeskakiwać. Nam się tak udało. Natomiast co ważne na podkreślenia, to jest produkcja bardzo rodzinna, bardzo przyjacielska. To są ludzie skupieni wokół nas, naszej grupy. Gdzieś szczerość naszych działań, otwartość, autentyczność i to, że jesteśmy pod jakąś banderą piracką, a nie banderą instytucjonalną, zachęcało i zrzeszało ludzi w jakimś wspólnym celu, we wspólnej sprawie. No to była taka partyzantka, ale też dbaliśmy cały czas o jakość i wartość tego. Skąd pomysł na ten film? Skąd scenariusz? Zaraz tej historii miałem w głowie. Zaprosiłem do tego Roberta. Wyraził zgodę na uczestnictwo w tym Marcin, Kacper, więc robiliśmy to w miarę kolektywnie. Role pisaliśmy pod każdą z postaci, pod aktorów, jeżeli którykolwiek z aktorów bądź aktorek by wypadł, to nie byłoby tego filmu, bo mijałoby się to z celem. Tutaj symbioza i spójność były bardzo ważne. Zaczęliśmy to po prostu pisać, spisywać z Robertem, szukać smaczków, uciekać od pewnych rzeczy oczywistych. Staraliśmy się stworzyć
scenariusz bardzo precyzyjnie, żeby to była partytura, a z drugiej strony, żeby wyrównać interwał tej partytury, dać widzowi dużą wolność interpretacyjną. Dużo nie powiem, ale najśmieszniejsze jakby w tej pracy było to, że więcej rozmawialiśmy niż pisaliśmy. Przy pierwszym spotkaniu z Marcinem, kiedy jeszcze Marcin nie podjął decyzji, Krzysiek pół godziny opowiadał krok po kroku historię i Marcin się zgodził. I później już trzeba było tylko pewne rzeczy zapisać. Tak to było na to. Znaczy mi się podobała scena z dinozaurem bardzo. Uważam, że jest za krótka. Druga scena, która mi się podobała, to była ta scena, jak on jechał taksówką i te światła odbijały się w ogóle w szybie. I jeszcze kur drzew też mi się podoba. No to rozumiem, że drzewa właśnie pełnią rolę kur. To może jakieś pytanie? Drzewa pełniły rolę kur. No. Nie, moim zdaniem, tak mówiąc zupełnie poważnie, nie. Kiedy widzę to ujęcie, za każdym razem tak, a nie inaczej sklejone montażowo, przynajmniej ja to zawsze tak odbieram, że to jest Bóg, który patrzy, że to jest fatum, które nie ingeruje. Masz wolność w sferze fatum. Czyli tak. Czy scena śmierci ojca, morderstwa ojca była dużo razy powtarzana, bo widziałem, że to chyba ciągłe ujęcie było. Wybitnie trudna scena. Ja nie znoszę gadać o takich smaczkach aktorskich, jakich coś się grało, ale jak pytasz o to, to akurat mnie na przykład nienawidzę tej sceny. W sensie strasznie, no ciężko nie zrobić koledze krzywdy robiąc takie rzeczy, nie? I strasznie ja nie znoszę u aktorów tego, jak się nie potrafią pohamować i tam się, nie wiem, biją po twarzach w teatrze, jakieś takie za mocno różne rzeczy. Już bardzo się starałem Januszowi nie zrobić krzywdy, a to nie było łatwe. No i przypaliłem go trochę też przy okazji. No kurwa, gratulacje. To jest official teraz. To jest official. Trzeba zostać, tam będą pytania. Od razu ci powiem, że ten, że jak będę miał problem z sąsiadami, to wzywam ciebie. Najlepsza scena. Naprawdę, wzywam ciebie. A nie myśleliście o tym, żeby zostać panerem zamiast reżyserem? Pisie, ja to pamiętam, jak oglądaliśmy, że to mi się on wydawał najlepszym aktorem, najlepszym ujęciem w tym filmie, to była twoja rola właśnie. Ale to. Jak on wiesz, to zajebista sprawa. Biały dresik, wiesz. Ale mi sklepiacie. Nie, naprawdę, bardzo fajnie. Tam był uśmiech dla ciebie, bo matka się pyta, co ty tam, narkotyki i tak dalej? Nie, tylko jointy jak wszyscy. Filmuję go Louis Vuitton. This fucking swing right there, good. Prosto z Pakistanu. Wiesz, co chodzi? That's what it is. Pozdro dla kurwa Rytmusa, wiesz, co chodzi? Swag, baby.